Nasz, nie wiem, przybornik, ten nasz tetrisowy bez sensu. Witajcie, tu Osti z Kości. Tomek. Józek. Dziś w Kości Rek pokażemy wam bardzo fajne trzy gierki wydawnictwa Egmont. Wszystkie trzy gierki są to gierki logiczne, czasem troszkę trzeba w nich zręczności, czasem troszkę pod presją czasu działamy, ale są to gierki na tyle proste, łatwo przyswajalne, że zagra w nie i ktoś, kto na co dzień w takie gry planszowe nie grywa, ale równie dobrze będzie się bawiła osoba, która w planszówkami żyje. Ja myślę, że jedną z takich ich kluczowych chyba zalet jest to, że one wymagają takiego specyficznego, trochę przestrzennego myślenia. I to sprawia, że często możemy zagrać z nimi na przykład z młodszymi. Myślę, że się ze mną zgodzicie. No, oczywiście, że... Bo oni będą mieli nawet całkiem niezłe szanse, których mogliby nie mieć w jakichś takich grach wymagających już jakiejś, nie wiem, nauki, wiedzy, nie? Tutaj jest to wszystko trochę bardziej abstrakcyjne. No dokładnie tak. I to akurat po naszych... I przede wszystkim instrukcja się mieści na... Zazwyczaj na jednej kartce. Tak. Tak. No bo tak jak mówię, no gierki bajeczne. Easy to learn, hard to master. Hard to master, tak. Może być. A tak jak właśnie Józef głowił takie Ubongo, które z nami już jeździło, zresztą jak i Fitz. Papua trochę mniej, no bo akurat została wydana tak w tych nieciekawych czasach, ale te gierki z nami dużo jeździły, a szczególnie Ubongo 3D i to prawda, tu i starsi, i młodsi równie dobrze się bawią i co najważniejsze, na tym samym poziomie. Nie ma czegoś takiego, że dziecko jakoś strasznie. Tak, jakoś dziecko strasznie odstaje. No dobrze, to po tym wstępie ja zacznę sobie od Fitza. To gierka, którą ja wybrałem sobie tutaj do opowiastki. Jest moja i tylko moja. Fitz. Gra o tetrisowych klockach. To akurat się będzie to trochę jeszcze przewijać. Ale tu naprawdę mamy tetrisowe klocki i gra bazuje tak naprawdę na pomyśle z Tetrisa, bo będziemy te klocki upuszczać po takiej specjalnej tu zjeżdżalni planszetce, nie wiem jak to właściwie nazwać. Będziemy mieli te nasze klocki, to są takie fajne, nie wiem czy to będzie widać, takie rynienki. Klocki mają wcięcia, także one idealnie pasują, idealnie wjeżdżają. No i naszym zadaniem będzie... Czy to na pierwszym poziomie zrobić pełną linię, czy na kolejnych levelach już będziemy mieli jakieś dodatkowe tam zmienne. W grze tej, mimo tego, że tak jak mówiłem jest prosta jeśli chodzi o zasady, to jeśli chodzi już o zdobywanie punktów, to tak łatwo nie jest. Tak naprawdę zdobywamy nawet ich na minusie, a jak już zdobędziemy tych punktów 5 czy 6, to jest naprawdę rewelka. Zresztą zaraz zobaczycie... krótki filmik z rozgrywki i będziecie mogli sami się przekonać, jak prosta tak naprawdę w założeniach jest ta gierka. Okej, przed wami rundka we Fitz. Niestety oryginalne nagranie z Józkiem nam przepadło, także zagramy sobie w dwójkę. No ale co mamy we Ficie? No mamy te nasze tetrisowe zjeżdżalnie, gdzie mamy płytki. To są różne. Tak, mamy na pierwszym poziomie. Na drugim, trzecim, czwartym. Jeszcze są piąty, szósty poziom jako dodatkowo można było zdobyć. Można było zdobyć jako dodatki. W każdym razie na pierwszym poziomie za każdą pełną linię dostajemy jeden punkt, a za każdy niezakryty kwadracik minus jeden. Teraz będziemy grać na drugim, gdzie za każdy nadal zwyczajny kwadracik odsunięty będziemy tracić jeden punkt, a punkty będziemy dostawać tylko za te tutaj odsunięte. Każdy z nas ma cały zestaw tu swoich klocków, każdy ma oczywiście ten sam. Na początku gry mamy cztery startowe płytki, rozdajemy po jednej każdemu z graczy, to są jego standardowe klocki, od razu ustawia sobie dowolnie jak chcemy, nie? Dowolnie jak chcemy. Zasada jest taka, jak w Tetrisie jest klocek i on musi móc swobodnie zjechać. To oznacza, że nie mogę zrobić manewru jakiegoś takiego, że ten klocek sobie zjeżdża, no i tak jak w Tetrisie można było jeszcze przesunąć. No tu już niestety tego zrobić nie możemy, po prostu musi swobodnie móc spaść. Tak, spada to w dół po tych linienkach, tak musi zjechać na dół. Tak jest, to na szczęście spadają w dół. Zaczynamy. Tak, no i co, będziemy odsłaniać po kolei klocki, każdy bierze ten klocek i ustawia go. Oczywiście jeśli się pojawi nasz startowy, no to już go nie ustawiamy i wtedy czekamy jedną rundę. No i co, no i tak się od razu beznadziejnie zaczęło.
Dokładnie. Tak, licząc na taki nie, dobra. Zróbmy tak. Czekaj. Czekam. Gierka wbrew pozorom nie jest taka... Nie. No, nie jest taka prosta, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. Tak. Bo w tej grze, jeśli już jesteśmy w ogóle na plusie, to są to gdzieś tam wyniki pokroju 4-5 punktów, tak chyba max, nie? Także, kurczę, jaki beznadziejny klocek. Początek się nie udał. Także jest naprawdę trudno tu zdobyć jakieś dobre wyniki. Ja tutaj pauzuję, bo to jest mój klocek pistoletowy. No tak, a ja sobie tu ustawię, czyli co? Jak na razie mam ładnie zabudowane, zdobyłem 2 punkty, 2 na minusie, czyli jestem na 0. Dobrze. No to teraz... Ten mi przypasił idealnie. No. Ale jestem... Póki co mam 2 punkty zaznaczone, a mam 3 odsunięte, jestem na minus 1. Czekaj, bo jeszcze tu, kurczę, próbuję znaleźć jakieś lepsze zastosowanie. Poczekaj aż... Niestety, lepszego nie znajdę niż tak. Lecze. Oj, będą cienkie punkty. Dobrze, LK. Taka LK. Idealnie. No dobra, zasłonię sobie. W tym właśnie nagraniu, o którym właśnie mówił Michał Osti, które nam przepadło, tu byłem. To się 7, nie liczy. 7 punktów. To się nie liczy, więc się teraz nie chwal. Było nie ma. Bardzo dobrym wynikiem. No. No tak. Jeszcze na tym poziomie trudno się to rzeczywiście. Duża alka. A to był mój startowy. To ja sobie spauzuję. Tak jak widzicie, w grze tej przynajmniej nie stresuje nas czas. Jesteśmy sobie tu. Ale rozgrywka też idzie bardzo szybko, nie trzeba tam... No, czasem trzeba się zastanowić, gdzie co wstawić. Ja ci idealnie pasuję, ale to nie. Kurczę, tak idealnie, że ja coś czuję, że wyjdę na zero, nie? No jak zawsze, trochę tu szczęście może dopomóc. Kurczę, teraz może dopomóc. Jak już jesteśmy pod koniec, możemy też zobaczyć, co nam zostaje. To samo chciałem powiedzieć. To samo chciałeś powiedzieć, no widzisz. Jak tutaj widzimy, zostaje mi jeden z najgorszych klocków, jaki może być, plusik. O, plusik, właśnie. To ja zostawiam miejsce na plusik może. No nie mam jak zostawić sensowy. No dawaj, no nie mów, że plusik. Nie. Mała LK. Dobrze, jestem gotowy na plusik. Yes! No to niestety, jedyneczka. Oczywiście klocki mogą wystawać poza linię. Jeśli nie chcemy jakiegoś dołożyć, to tak naprawdę nie musimy go dokładać. Plusika nie dokładać. No mogę się dokładać, o. Dalej, te taki zygzak. No dobra, kurczę, może na plusie zakończę. Zostały 2 klocki. Tak. Tutaj uda mi się zabudować bez minusowych punktów. Ja sobie dołożę. No i ostatni klocek. No proszę. Tutaj. I ja mam tutaj punktów. Ile masz? 6, 8, minus 3, 5 punktów. 5 punktów, sobie coś się dobrze idzie na tej planszy. Idealnie. Ja mam raz, 2, 3, 4, 5, 6 na minusie, a zdobyłem w sumie 6, 8, 10, 11, 12. 6 punktów mam. Kurczę, a tak narzekałem na tą grę. Ty ile miałeś? 5. Elegancko, podoba mi się, trafia do mojej topki. 6, 8, minus 3, 5. Tak właśnie wygląda. Rundka we Ficie. Oczywiście później klocki zdejmujemy. Tak, ale w każdym rundzie składamy sobie nową planszę. W każdym rundzie te zasady są takie same. Tak, dobieramy sobie startowy klocek i po kolei odkrywamy tu z potasowanych stosiku klocków i zdobywamy punkt. Dokładnie. No to wracamy do studia na kolejną gierkę. No i tak właśnie wygląda rozgrywka w Tetris we Fits, czyli jak widzicie prosto, Tetris. Prosto i chociaż chciałbym powiedzieć, że przyjemnie, to nie zawsze, jeśli nam nie idzie. Tak jest. No i mi się przede wszystkim podoba to w tym, że to jest Tetris, mam do tego nawiązanie. Tak, na minusem tak. Jest to, że czasami możemy się zdemotywować, kiedy zdobędziemy ujemny punkt. Tak, ja się zdecydowanie zdemotywowałem. Podejrzewam, że gra wymaga takiego specyficznego rodzaju inteligencji, którego chyba jestem trochę pozbawiony. Nie poszło mi w niczym kompletnie. Ale nie, gra jest bardzo fajna, zaskakująco trudna. Tak. Znaczy, zaskakująco trudna i to... Jak jeździliśmy, się pokazać to na jakichś festynach, wydarzeniach, to głównie dzieciaki pokonowały swoich rodziców i mieli jakąś lepszą taką przestrzenną
Albo więcej grał w Tetrisa. Chociaż czy one pamiętają teraz Tetrisa? No nic, gierka w każdym razie przykuwa wzrok. No można się czasem rzeczywiście odbić od tego poziomu, znaczy trudności, po raz kolejny powiem, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, bo gra w zasadach jest no bajecznie przecież prosta. Ale tak naprawdę tym plusem w tym minusie jest to, że innym tak samo słabo idzie. Jak ktoś tu zdobędzie naprawdę po przejściu czterech tych prób, czy tam sześciu już z dodatkami, z bonusami, zdobędzie te 10 punktów, to już chyba może być naprawdę z siebie zadowolony. Ja w każdym razie Fitz polecam. Przyjemny tytuł, na pewno się nie zawiedziecie. I obdarowana osoba, myślę, też się nie zawiedzie, bo tak jak mówiłem, jest to tytuł, zresztą jak każdy z tych, który trafi wszędzie, zawsze i do każdego. Tak. Tyle, jeśli chodzi o Fitz. To co, Tomek, co ty masz? To Ubongo 3D jest to gierka, w sumie takie rozwinięcie zwykłego Ubongo, w którym właśnie tutaj mamy zamiast dwuwymiarowych tetrisowych klocków, takie trójwymiarowe. Mhm. Jak tu widać, właśnie może nie widać, są bardzo zniszczone. No trochę tak raz na nich tak najeździła się. Każdy z graczy otrzymuje taką planszetkę, na której właśnie musimy ułożyć dwupiętrową jakby budowlę, wzór na dwóch warstwach. Na bryłę taką. Tak, przelosujemy kostkami, które elementy wchodzą do naszej zabawy i na czas możemy właśnie to pokładać. My głównie jak graliśmy, to graliśmy bez czasu, bez punktów, tylko po prostu na zdobywanie tych płytek. Też jest fajna zabawa. I co? Gierka uczy na pewno przestrzennego myślenia. No to na pewno. Czasami pokazuje, właśnie mamy 3-4 różne poziomy trudności i niekiedy ten najłatwiejszy zielony jest trudniejszy niż te czerwone. To jest trochę dokładnie demotywujące. Zresztą to też zaraz zobaczycie na filmiku, na który już teraz was zapraszamy. Zobaczcie chwileczkę, jak gra wygląda i zaraz do was wracamy. Okej, jesteśmy tu już w połowie rozgrywki. Tak jak mówiliśmy, Ubongo 3D, czyli klasyczne Ubongo przeniesione w trzeci wymiar. Takimi oto właśnie, chciałoby się powiedzieć, tetrisowymi klockami. Próbujemy ułożyć planszę, zapełnić ją dokładnie na dwa piętra, tak żeby wszystkie pola były zajęte. Oczywiście nie możemy mieć żadnej dziurki, nic nie może wystawać. Jest to na czas. Kulamy kosteczką, każdy patrzy, jaki ma zestaw klocków aktualnie na planszy. Planszetki są w ogóle dwustronne, mamy cztery poziomy trudności. Aktualnie jesteśmy na pomarańczowym, czyli trzecim co do trudności. I co? Przewracamy klepsydrę, czas leci. Kto pierwszy ułoży, krzyczy Ubongo. Dobiera sobie niebieski kryształ plus losuje jeden z woreczka. Kolejna osoba dobiera żółty plus jeden z woreczka. Kolejne osoby, jeśli oczywiście zdążyły w ogóle w czasie się wyrobić, dobierają po prostu z woreczka. No i to będą punkty na koniec gry. A rozgrywamy sobie takich rund 9. Zaczęliśmy od góry zjeżdżanie. Nieważne. Dobra, czyli co? Jedziemy z tą rundą. Ile rund nam zostało jeszcze? Tak jest. Szóstka, czyli dobieramy sobie. Każdy patrzy, co tam ma za klocki. Każdy ma oczywiście te same startowe zestawy. I jedziemy. Gierka tak naprawdę nie jest wcale prosta. Powiedziałbym, że nawet zdarza się być trudniastą gierką. Także tu trochę pewnie ciszy w eterze będzie, ale dlatego, że się strasznie skupiamy. Z góry też tak pewnie nie za bardzo widać, jak to... To w ogóle fajne jest to układanie. Ubongo! Co już? No nie! Tak jest! Nie. No to już weź sobie odpowiedni klocek, a my tu jedziemy dalej. Lepiej, że nie widać tego. No może lepiej. Ogi! Nie! No kurczę, coś mi tu brakuje. O, poleciały kryształy. Sabotaż. Sabotażysta. Wiesz, że mi też coś nie idzie. A to tam. Aaaa! Muszę zmienić koncepcję. Nie, no tak nie. Tak, chyba już przegraliśmy. Nie, no tak, czas minął, nieważne. Już wiem, jak to chyba... Nie, też nie. Moja planszetka jest zepsuta. Jest zepsuta i się nie da ułożyć. Tak, niekiedy czas się skończy, a chcę jeszcze sobie dowieść. Że damy radę, nie? I tak często właśnie jest.
No patrzcie, no niby tu pasuje, a tu mi brakuje. Okej. Okej, to znaczy, że się co nie udało? Następna runda. No trudno, trzeba się poddać. Następna runda. Kurczę, nie mamy w ogóle kryształka. Na czerwoną. Na czerwoną już jedziemy od razu ostro. Czyli ten tutaj też tak ląduje. Wyłeczko, żeby... Tak. Co dobra jest? Swoje tak, dwa? Tak, dobra. Dobrałeś. My nie dobrałem, bo nie skończyliśmy. No niestety. Dobra, ale teraz liczę. Teraz na tym czerwonym, patrzcie to. Piąteczka. Czyli mam to. Trzeba dobrze pamiętać. Dobierać klocki, bo tutaj może... No to na pewno, dobrać. Jeśli się pomylimy, to może być problem. Idziemy. Nie wyróżę sobie sukcesu, ale... No ja niestety sobie także. Bo tak jak mówiłem, ja bym tu musiał nad tym stać idealnie centralnie, żebym widział, co układam. Bo inaczej jest jakiś taki problem z tą percepcją, nie? Czas już się nam skończył. Co, już? Tak, ale spróbujmy może się komuś... Nie no, ja biorę planszetkę bliżej. Wtedy będę mógł was uczciwie pokonać. Dobra, mam. Ale już po czasie. Nic nie wystaje, wszystko zakrywam. Ale niestety po czasie. Ach, też po czasie. Ubongo! Brawo, brawo. Uhu, po czasie. Mi niestety noga się nie udało i kompletnie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Dlatego, tak jak już nieraz wspominaliśmy, my Ubongo gramy bez czasu. Bez czasu, po prostu kto pierwszy ułoży, bo i tak czasem jest nieźle trudno. No jak mogliście zobaczyć, poziomy trudności są zróżnicowane. Niekiedy wyjdzie nam lepiej, niekiedy gorzej. Tutaj możemy w zmieniu oka ułożyć na wzór, a czasami nie potrafimy nic zrobić. A jak wam się podobało i układało? Dla mnie to jest tak naprawdę największy znaczy minus. No po prostu te płytki, może być tak, że mamy tą zieloną niby najłatwiejszą, a nie ułożymy jej w ogóle, a weźmiemy czerwoną i po prostu sekunda jest gotowe, więc jakby ten podział na te poziomy trudności jest taki często umowny. No i mi przeszkadza trochę ta klepsydra, bo ja nie lubię jednak tej presji, a tego czasu jest naprawdę mało. Tak jak Tomek właśnie przedtem mówił, no często jak gdzieś jeździliśmy, czy z seniorami jak graliśmy właśnie w Ubongo, gdzie świetnie się ta gra sprawdza, ta klepsydra sobie leżała, po prostu graliśmy tak długo, aż ktoś sobie nie ułoży, czy ktoś spasuje i tyle. I po prostu układaliśmy dla samej zabawy układania. Ja nie jestem przekonany, czy to jest kwestia tego, że to jest nietrafione z tymi poziomami trudności. Może to jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, zafiksujemy się czasem na jakimś kształcie, na jakimś rodzaju ułożenia i po prostu to nie idzie. To nie idzie nie dlatego, że gra została źle wyważona, tylko my gdzieś tam się już, już te klopki przedstawimy. Natomiast no, jeżeli chodzi o mój odbiór tej gry, gra jest świetna. Dla mnie po prostu jest niesamowicie uniwersalna. Tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, właśnie jest super pod tym kątem, że możemy w to, nie wiem, zaangażować babcię, zarówno jak i młodszą siostrę. Wszyscy powinni się świetnie bawić i raczej mieć mniej więcej porównywalne szanse. Ona jest troszeczkę zbudowana jak te testy psychologiczne, które badają inteligencję, ale jakby nie uderzają do naszej wiedzy, do naszej na przykład doświadczeń w, nie wiem, matematyce czy gdzieś tam. Mega duży poziom uniwersalności, taka fajna abstrakcja, fajna gra dla każdego. Tak, to kurczę, muszę dopowiedzieć, bo tak, to jest bardzo ważna rzecz, że właśnie jakby, no oprócz trochę tej wyobraźni przestrzennej nie poczułeś o tej gry nic. Tak. No po prostu siadasz i każdy będzie... Tych... No tak naprawdę mi się wydaje, że każda z nich się wpisuje... Tutaj faktycznie
Niby tak, ale jednak tutaj na przykład widzę ten wpływ Tetrisa chociażby, że jeżeli ktoś grał dużo w tego Tetrisa, to moim zdaniem sobie już gdzieś tam to mu poukłada. Nie? Na przykład. Można sobie poukładać te losy. Znaczy inaczej, tu już możesz też pod koniec gry przewidzieć, widzisz jakie zostały ci klocki, wiesz mniej więcej co w zlecie, więc już gdzieś pod koniec coś tam można sobie jakoś zaplanować, nie? Ale... No tak. Dla mnie ta przestrzenność jest po prostu czymś takim no bardzo, bardzo unikatowym. Tak, nie mamy tego w życiu, więc to tutaj pojawia się dla każdego jako pewne nowum. No tak. Takie wow, tu ty sobie jak widzisz te przestrzenne klocki i musisz coś z tego ułożyć, to wtedy dużo. No tak, no tak jak każda z tych też świetnie wykonana, no te klocki po prostu, sam ten plastik jest taki dźwięczny, fajny. No po prostu przyjemnie się nawet trzyma tę grę. No dobra, to jest jak co tam masz dla nas w takim razie tutaj. No tutaj Papuę. Papua jest grą, która w zasadzie jest w wielu obszarach bardzo podobna do Ubongo, tyle że nie jest przestrzenna. Mamy tutaj takie planszetki, tu chodzi o to, żeby połączyć wyspy. Jak najszybciej połączyć cztery wyspy za pomocą takich, tutaj pokażę, mościków. Bar jest taki, że każdy tych mościków jest zawsze ograniczona ilość i zazwyczaj jest tak, że jakichś konkretnych potrzebujemy, ale akurat ich mamy mniej niż byśmy chcieli mieć. Gra była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, tak jak spojrzałem najpierw na te zasady, stwierdziłem, że to będzie raczej trochę nudne, takie trochę schematyczne. I praktycznie od pierwszej, drugiej partii mówię, kurczę, jakie to jest dobre, ile tu jest kombinowania, ile tu trzeba myśleć. Grałem w to z młodszą siostrą, ona patrzyła na to i w zasadzie tam szło jej na przykład lepiej momentami niż mi. Kurczę, super, nie? A uważałem się, że jest to niezłe z takiej gry. Więc naprawdę, naprawdę duże zaskoczenie. Poza tym bardzo fajnie wykonane. Strasznie lubię gry, które mają dobrze zrobioną wypraskę, które mają takie patenty, jak na przykład tutaj mamy taki licznik punktów. Z tego osoba, która wygra, zawsze zdejmuje jeden żetonik, więc automatycznie widzimy od razu, ile nam zostało rund do końca. Do tego mówię, fajnie to wszystko jest posegregowane, mamy porządek, mamy ładne wykonanie i grę taką bardzo, bardzo uniwersalną, która daje naprawdę dużo czystego fanu i jest duża szansa, że w nią zagramy nawet z ludźmi, którzy twierdzili do tej pory, że nie lubią gier, a to jest zawsze ogromny plus. Tak jest, to prawda. Zresztą zobaczcie sobie chwileczkę, jak wygląda rozgrywka w tą gierkę. No i zaraz z krótkim podsumowaniem do was wrócimy. Kulej kostką. Kulaj piramidą. Kulam piramidę. Nie wiem, czy tak miał w pasie, ale jest trzy. Jedziemy od trójki, musimy połączyć wszystkie wyspy. Żetony te są dwustronne, więc je możemy tam sobie dowolnie obracać. A nie śpiesz się tak. Śpieszę się, bo chcę wygrać. O to chodzi w grze. Wiadomo, dostajemy tyle punktów, ile połączymy wysp, więc nie trzeba się zrażać od razu niepowodzeniem. Ty, ja zobacz, co ja zrobiłem. No bardzo dobrze zrobiłeś. No źle zrobiłem. Ach, co za głupoty. Się zapętliłem. No jak widzicie, nie jest to jakieś wcale takie mega proste, wam powiem. Jest tu... O, ktoś tu będzie krzyczał, bo już Papua. Słyszę to nabieranie powietrza, a ja tu jeszcze sobie... No i tak, wiadomo, możemy, trzeba sprawdzać siebie nawzajem, sprawdzamy do przeciwnika po swojej tam, nie wiem, lewej stronie, prawej stronie. No tak, czy trzyma dobrze, czy... I idziemy po kolei, u mnie się zgadza, u ciebie? No, u mnie się zgadzają aż całe trzy, tylko dlatego, że na początku pojechałem tutaj. Tu się zakręciłem, a przecież ona miała z dwóch stron wejście. Tak, to o to chodzi. No to chodzi, o to chodzi właśnie. 4-3, musi... ale ja się zdobyłem sobie żetonik bonusowy. Tak, a tam są od 1 do 4 punktów ukrytych. Tak. No i co, i wymieniamy sobie planszetki. Teraz możemy, wiadomo, jak... Na B jedziemy, nie? Tak. Bo jesteśmy profesjonalistami. No gra, jak widzicie, jest banalnie, ale to banalnie prosta dwójka. No o tym też świadczy, że gierka jest prosta, instrukcja w sumie, nie, tak, dwie strony ma dwie instrukcja, strony. Więc... No opowiadaj dalej, bo to trzeba... Nie, właśnie, jak opowiadam, to się mniej skupiam i nie idzie. Opowiadaj, powiedz coś widzom.
jak super jest ta gra. No już była testowana na naszym pierwszym w tym otwarciu potwornie do wyłganiu. I naprawdę będziemy byli zadowoleni. Gdzie jest takie potrójne? No nie, no trenowałem tyle przed filmikiem i co? Teraz nagle nic mi nie wychodzi. Idę jak burza, nie? Też pójdę. Jak mi się uda. Chyba, że się nie uda. Nie wiem, czy obrałem dobrą drogę. Tak, to pa, pu, pu, a. No ja znowu szczy wyspy. Ale bida. Na pewno masz jakiś błąd. Chłopaki, jakie wasze zdanie odnośnie papuły? Papuła. Ja ci powiem, żeś tak wykorzystał temat na wstępie, że co ja mogę dodać? To, że pewnie kojarzy wam się z Ubongo i właśnie nawet nie tyle Ubongo 3D, co z normalnym Ubongo, to dlatego, że no to jest ten sam autor. I no widać, czuć, że jest to jakaś wariacja na temat tego oryginalnego, powiedzmy płaskiego 2D Ubongo. Z tym, że tu o wiele przyjemniej się w to gra, bo ona po prostu fajnie wygląda. Fajnie wyglądają te wysepki, fajne jest to wykonanie i dla mnie to jest taka ulepszona właśnie wersja tego Ubongo. I tak jak Józek mówił właśnie, te szczególiki, to że te żetony mogły sobie po prostu leżeć, ale nie, ale one mają te specjalne wcięcia, to wszystko, no to po prostu bardzo fajnie wygląda. I tak jak te wszystkie trzy tu gierki jest mega przystępna, także każdy siada i gra. Tak, i właśnie tym też nie musimy mieć jakiegoś, nie wiem, specjalnego zdolności czy tam konkretnego wieku. Można zagrać w każdym i też jest podobnie jak to bardzo przyjemne. Tak, według mnie świetna gierka. Zresztą tak naprawdę chyba wszystkie trzy gdzieś tam, nie wiem czy one mają jakieś większe minusy, gdzieś tam może trochę wkurza presja czasu, gdzieś tam może trochę ta punktacja. Też, bo kto pierwszy skończy, to kończymy jakby rozgrywkę swoją. Ja tam też jest ten czas, że musimy iść też jest ten czas. Widzimy, że ktoś komuś idzie lepiej, a nam idzie gorzej i też trochę jest takie demotywujące. Tak, ale tam chociaż jakby możemy się odbić w kolejnym. Widzisz fajny ten efekt, nie? Że budujesz te mosty. W Ubongo to jest zasłanianie jakieś tych, no tak, też tak, fajne. Tak, czasami w tym właśnie w Papua jest to, że mamy już swój pomysł, idziemy, po czym blokuje nam jednego klocka, który był na samym początku, nie? I tak. to jest to, że coś źle zrobiliśmy na samym początku, zrobiliśmy, już mamy trzy wyspy połączone, czwarte nam brakuje, musimy wszystko od nowa budować. No wszystko od nowa. Jeszcze fajne. Na przykład dobrze jest myśleć o tym w takich kategoriach, bo taki szybki spoiler, że w momencie, kiedy nasz przeciwnik ułoży, to my punktujemy za te wyspy, które do tej pory udało nam się ułożyć, połączyć. Mhm. I teraz, no co to oznacza w praktyce? To znaczy to, że no, bardzo ryzykowne jest usunięcie wszystkich żetonów z planszy. Nie? Raczej musimy kombinować, jak tutaj teraz zostawić na przykład dwie połączone i kombinować z tą trzecią i czwartą, nie? Raczej nie zrobić tego, no bo to jest wtedy takie zagranie bardzo wabank, nie? I to też jest kolejna rzecz, gdzie możemy myśleć, gdzie włączamy jakąś tam abstrakcyjną taktykę w głowie, żeby dojść do zwycięstwa. W takim Ubongo akurat czasem opłaca się tak naprawdę zrobić sobie szybko ten restart. Tego nie ma. Tutaj dochodzi na przykład taki smaczek taktyczny. Bardzo tak, fajny. Tak, bo tu się nie ścigamy w sumie z przeciwnikami, a tylko z grą, nie? Mamy tam te 60 sekund klepsydry, a tam faktycznie kto będzie kto pierwszy, to zatrzymuje grę i punktujemy. Dokładnie. No i tak właśnie wyglądają te trzy gierki, czyli Papua, Fitz i Ubongo 3D. Jeśli jeszcze ich nie macie, to dobrze było się za nimi rozejrzeć, bo są to naprawdę uniwersalne gry i na te właśnie leniwe, niedzielne popołudnie z rodzinką, czy na jakąś imprezkę, czy po prostu. Tak, mnie w nich szczególnie cieszy to, że to nie są typowo gry dla graczy. Nie wiem, może inni nie mają tego problemu, ale ja mam taki problem, że często na przykład nie mogę znaleźć partnerów do gry, bo nie każdy mój znajomy to jest, nazwijmy to, gracz. Nie? A to jest właśnie taka gra, gdzie jest duża szansa na to, żeby przekonać, pograć sobie z kimś, kto nie jest takim wytrawnym graczem. Tak. Tak, i tu przede wszystkim pokażesz, chodź, zobaczysz, coś ci pokażę. Chwila, moment, już układacie i tyle. Tak, no to wizualnie i szybko i no właśnie nie ma tych milionów reguł. Także oczywiście wszystkie trzy gierki polecamy. Was jak zawsze zachęcamy do subskrypcji kanału, odwiedzajcie naszego Face'a, wbijajcie na nasze grupy planszowe wynalazki czy do nas skakości. No i co? I do kolejnego filmiku. Subcik, dzwoneczek, łapka w górę. Dokładnie. Wszystkie te tam, wiecie. Wszystkie plusiki to do nas.
Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.